Nowy skin Sericon już trafia do Fortnite'a i będzie można go zdobyć za darmo. Również będziecie mogli zdobyć gwarantowaną emotkę, o której wam zaraz powiem, więc warto mieć ten materiał, żebyście nie przegapili tego darmowego skina, bo ja oczywiście będę go odbierał i każdemu to polecam. Generalnie do tego evencieku będziecie potrzebowali duo, więc jeśli nie masz z kim zagrać, wbijaj naszego Discorda, link w opisie, bo na bank znajdziesz kogoś do gry. Ale wy drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby walnąć teraz szybko subika, łapeczkę w górę i wpisać kodzik Sericons w sklepie, bo was to nic drodzy widzowie nie kosztuje, a mi mega pomagacie używając mojego kodu i subując. Insta, Discord, Twitter, TikTok, wszystko w opisie, wbijajcie. Pierwsze co jednak, to zaczniemy sobie od szybkiego newsa na temat aktualizacji. Pierwsze co, update'ik będzie już jutro w godzinach porannych, będzie to ostatni update tego sezonu. Jeśli ktoś będzie w domu, to oczywiście zapraszam was na ten kanał, na streamkał będę streamował i sprawdzali będziemy z widzami całego tego update'a. Odbędzie się ono o godzinie 10 rano, ja postaram się gdzieś tam przed 10 live'a odpalić, żeby oczywiście śledzić wszystkie przecieki. Na pewno update'ik będzie o godzinie 12, 13 już skończony, więc na spokojnie, jak wrócicie ze szkoły, z pracy, będziecie mogli grać Fortnite'a. Update będzie ważył do kilku giga, więc nie będzie on jakiś mega duży, aczkolwiek będzie zawierał prawdopodobnie wszystkie rzeczy związane właśnie z końcem tego sezonu, być może jakiś event, być może właśnie wszystkie rzeczy, które miały trafić w tym sezonie, no i pewnie jakieś tam nowe skiny, być może właśnie nowe bronie jeszcze, no i być może jakieś przecieki na temat nowego sezonu, jak to często bywa. Także ja na przykład mega czekam na ten evencik, na ten właściwie event, jak i również aktualizację, bo na pewno będzie ciekawie, także zapraszam was serdecznie. No i pamiętajcie, że ten update jest już ostatnim, więc to wszystko zostajemy. No to już będzie kończyło ten sezon, a sezon zakończy się niedługo, bo kończy się na początku czerwca, dokładnie 3-4 czerwca. Powinniśmy mieć oficjalnie ten sezon zakończony i rozpoczęty już nowy, także niedługo. Oczywiście na tym kanale również zaczną się pojawiać przecieki odnośnie nowego sezonu. Ale co może być w aktualizacji i w nowym sezonie? Na przykład mogą powrócić kulo jazdy. Od jakiegoś czasu wielu leakerów, w tym Hypex, spekuluje, że prawdopodobnie kulo jazdy wrócą do Fortnite'a. Są to oczywiście takie duże jeżdżące kulki, które były dawno, dawno temu w Fortnite'cie. Generalnie one mogą powrócić, bo Fortnite mi również dawno już pracuje i również mogą takie rzeczy jak na przykład Spider-Man powrócić, czyli właśnie te rękawice, które były w tamtym sonie, bo w tym sonie miały niby powrócić, aczkolwiek dalej się ich nie doczekaliśmy. No i jeszcze może powrócić kilka innych fajnych rzeczy, jak na przykład pojawić się nowy shotgun, który podobno ma być podobny do primalnego shotguna, no i parę innych broni, które Fortnite jeszcze zdążył zmienić, także naprawdę Fortnite tutaj pracuje akurat pod tym względem troszeczkę, no i pewnie zobaczymy znowu dużo jakichś tam starych rzeczy. Również po aktualizacji dostaniemy nowe głosowanie, gdzie będziemy mieli właśnie do wyboru Bubble Shielda, czyli tą kulkę, co teraz daje Shielda, albo po prostu balony. Z takich informacji na temat właśnie tego darmowego skinka, który wchodzi do Fortnite'a, to będzie dokładnie Alia. Jeśli go znacie, to jest taki zagraniczny youtuber, który nagrywa od samego początku Fortnite'a. Będzie to nowy skin Sericon, no i przyznam szczerze, że skin prezentuje się dosyć ciekawie. Mi się jakoś strasznie może nie podoba, aczkolwiek sam pomysł jest naprawdę dosyć ciekawy. Skin będzie do zdobycia za darmo na obecnie i będzie do zdobycia z gwarantowaną emotką. Również będziecie mogli zdobyć plecak. Oczywiście w późniejszym czasie pojawi się on w sklepie. W sklepie będzie do zdobycia 19 maja i będziecie mogli go kupić za fałdolce. No i tutaj co ciekawe, będziecie mogli też zdobyć graffiti. Graffiti akurat będzie darmowym przedmiotem za wzięcie udziału na trybie kreatywnym. Generalnie z tego co Fortnite opublikował, zadanie na trybie kreatywnym będzie polegało na zabiciu 15 przeciwników właśnie w jego jakiejś tam grze na tym trybie. No i generalnie kod do mapy to jest 5135 878 2901. Aczkolwiek od razu dodam, żeby zrobić to zadanie, musicie poczekać do jutra, dlatego że dopiero jutro po aktualizacji ma ten tryb z nagrodami wystartować, więc obecnie jeszcze tej nagrody nie da się zdobyć, ale pamiętajcie, żeby sobie ją odebrać, jak już będą oczywiście serwery jutro aktywne. A odnośnie samego skina, no to będzie on dosyć ciekawym skinem, bo zawiera strasznie, to strasznie dużo styli. Generalnie będzie go teraz tutaj widzieć na ekranie też. No i generalnie skin, z tego co możemy zauważyć, zawiera dwa takie zwykłe jakby style, czyli właśnie to jest Alia. No a kolejne style to są po prostu w pancerzu. Macie różne wersje kolorystyczne, różne wersje uzbrojenia i nie wiem, czy to nie będzie jeden z najbardziej customizowanych skinów Sericon. Dużo osób mówi, że wygląda jako Omega na przykład, czy właśnie inne postacie. Mi osobiście jak w sumie jakoś mega się nie podoba, jest taki robotyczny skin, aczkolwiek jeśli ktoś jest fanem tej osoby, no to oczywiście fajnie jakbyście sobie go kupili i mieli go w kolekcji. A teraz jak zdobyć go za darmo i co tutaj możemy zdobyć? Granie możemy zdobyć dwie rzeczy, czyli główna nagroda to jest skin wraz z plecakiem, a druga nagroda to jest emotka. Emotka jest to armia Alego. No i żeby to odblokować, musicie wziąć udział w turnieju. Turniej oczywiście jest bez budowania, więc spokojnie, są dla każdego. I zaraz wam powiem, jak go łatwo wygrać. Ja osobiście wygrałem wszystkie turnieje o skina bez budowania w tym sonie, więc jak widzicie, dosyć to fajnie działa. Generalnie, żeby zdobyć emotkę, jest nagroda gwarantowana, musicie zdobyć tylko 8 punktów na trybie turniejowym. Na turniejowym trybie macie oczywiście 10 gier, za wygranie macie około tam 25 punktów i za killa 1.
jednego punkta, więc jeśli chcecie zrobić całą emotkę, wystarczy zostawić waszą postać na wku i w ciągu jednej, dwóch, trzech, czterech gier ta emotka wam się po prostu sama zdobędzie, więc jest na pewno warte, no bo nie poświęcać dużo czasu, a emotki na przykład możemy sobie używać na przykład na plecakach, czy po prostu możemy sobie ich normalnie używać również w giereczce, więc moim zdaniem warto odnośnie samego skina, żeby go zdobyć. Tutaj jest już troszeczkę ciężej, turniej jest zrobiony tak, że 1200 drużyn wygrywa ten turniej wraz z całym tym zestawem, aczkolwiek pamiętajcie, że musicie mieć duo, więc jeśli macie z kim grać, to szybko szukajcie duo, czy to w komentarzach, czy to w waszych znajomych, no bo samemu tego się nie da zagrać. Generalnie dlaczego mówię, że ten turniej jest łatwo wygrać, bo na trybie bez budowania nie liczy się tak bardzo skill typowo Fortnite'owy, tylko raczej skill typowo gamingowy, czyli jeśli dobrze strzelasz, jeśli jesteś taktycznym graczem, to masz dużą szansę wygrać ten turniej i również w tych turniejach bardzo liczy się kampienie, bo generalnie tak jak wspominałem, placement wygląda tak, że 25 punktów zdobywacie za samo kampienie, za samo wygranie gry, a reszta jest za kille. My osobiście jak graliśmy w tamtym tygodniu, chyba czy jakoś dwa tygodnie temu, z moim widzem na turnieju Oskina, to wyszło tak, że po prostu zrobiliśmy dosyć dużo kill też, ale dwie wygrane praktycznie zapewniły nam już tego skinka i my nawet chyba tam wszystkich gierek nie rozegraliśmy, my mieliśmy około top 400, więc tak ten duży zapas mieliśmy, więc ja osobiście polecam wam brać udział w tych turniejach, bo turnieje bez budowania są tak naprawdę najbardziej takie wyrównane i najłatwiejsze, no bo tak mówię, nie musisz umieć budować, nie musisz być tryhardem i tak możesz wygrać to campus, po prostu sobie grając, więc jak najbardziej warto i to będzie już prawdopodobnie ostatni turniej Oskina. Kolejne oczywiście turnieje będą dostępne już w nowym sezonie. No i pamiętajcie o tym, że ten skin dostaniecie prawdopodobnie również od razu. Dużo osób pyta się, kiedy te skiny się dostaje i nagrody. Prawdopodobnie zawsze jest właśnie to zrobione w ten sposób, że jeśli na przykład wygrasz skina, to po zakończeniu turnieju, jest to zawsze 30 minut po zakończeniu ostatniej gry, dostajecie te nagrody. Wtedy wystarczy testować giereczkę, no i te skiny powinny trafić na wasze konto. Ja na przykład często na moich streamach właśnie jak streamuję te turnieje, pokazuję jeszcze jak te skiny właśnie wyglądają, robię nimi giereczkę, no bo Fortnite zawsze je rozdaje tego samego dnia, chwilę tam po zakończeniu. I również duży protip, że jeśli na przykład nie uda ci się wygrać na jednym z regionów tego skina, to oczywiście możesz brać udział na innych regionach, co znaczy, że nie masz jednej próby do wygrania skina, czyli tylko na Europie, tylko tych turniejów jest chyba 5, czy tam 4, czy tam nawet 6, więc wystarczy, że na przykład wejdziesz sobie na Middle East, Oceanie, Azję, czy jakiś inny dowolny tryb, właściwie region, ja na przykład polecam Amerykę i tam możesz oczywiście też te skiny wygrać. Na innych regionach z tego co wiem jest znacznie łatwiej, bo tam często początek 20-30 punktów mniej niż u nas, no po prostu Europa jest mega tryhardowym regionem i ma najwięcej graczy, więc mega wam polecam próbować też właśnie inne regiony, szczególnie jeśli tego skina nie zdobycie, bo sam skin jest warty kilkadziesiąt złotych, więc myślę fajna pamiątka takiego skinka sobie zdobyć. Ja oczywiście was zapraszam również na live, bo turniej odbędzie się 18 maja, aczkolwiek godzina jeszcze dokładnie nie jest znana, będzie to prawdopodobnie 19, ale muszę sprawdzić w grze, bo w momencie nagrywania tego filmu jeszcze oficjalnej godziny nie znalazłem, więc oczywiście musicie sobie to sprawić w ciągu jednego, dwóch dni tutaj, żebyście po prostu byli pewni, czy coś się nie zmieniło. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę, pamiętajcie, żeby strzelić subi, kapeczkę w górę i kodzik Seikans w sklepie. No i życzę wam miłego tygodnia, trzymajcie się, cześć!